Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Alek, witam was w nowej serii, która wygrała w swoim głosowaniu na społeczności na moim kanale, więc cóż, jest Tomb Raider i od jedyneczki zaczynamy, mam nadzieję, że to nie jest ostatni Tomb Raider, który pojawi się na kanale, a ja szukam mojego zajebistego i ekskluzywnego telefonu, który gdzieś zaginął, o już mam, dobra, szukam tylko dwóch rzeczy. I to jest między innymi co? Zegar. Bo ja tu chcę sobie ustawić 20 minut. Zróbmy tak, niech będzie. Za chwilę go tutaj wystartuję. Troszkę sobie tutaj dopasuję podkładkę do myszki i samą myszkę. No i cóż, w opcjach nic tam ciekawego ja tutaj za bardzo nie mam. Rozgrywka oczywiście, poziom trudności normalny, trudny. Zastanawiam się właśnie, może przełączę to później, jak będzie można. Napisy włączone, Polish oczywiście, nie będę karał was angielskim. English language, language. Grafika, no tutaj nic nie zmieniałem nawet. Chyba będzie dobrze, zobaczymy. Się okaże w grze, ja wklikam nową grę. O, widzicie? Wiecie, kiedy grałem w to, ja cię pieprzę. Za pierwszym razem proszę bardzo, za drugim razem tak. Stwórz nowy oczywiście zapis. Poziom trudności normalny i się zamykam. Pewien słynny podróżnik powiedział, że niezwykłość tkwi w czynach, nie w osobowości. W końcu wyruszyłam, by zostawić swój ślad. Odnaleźć przygodę. Jednak okazało się, że to przygoda znalazła mnie. W najczarniejszych momentach, kiedy życie przemyka nam przed oczami, odkrywamy coś. Coś, co daje nam siłę, by iść dalej. By nie poddawać się.
No dobra, jesteśmy. No, jak widzieliście w cutscence, no dobra. Ty nie krzycz, Laruś. Jezu, ja muszę... troszkę ją wyciszyć, bo ona naprawdę się drze. Strasznie... Okej. Okej. Teraz mogę się huśtać w tą stronę, tak? Będzie bolało. No będzie, Laruś, będzie bolało. Ale dobra. No chciałem cię rozhuśtać, żebyś... Nie! O, w papę! A nie pamiętałem tego już momentu. Wyciągaj... O Jezu... Muszę to sterowanie sobie zobaczyć przypadkiem, bo to... Ale ona jest, kurde... Jak tam czułość dobra jest. Ale ja chciałem coś zobaczyć inno. Właśnie, przypisanie klawiszy, bo to mnie najbardziej nęka zawsze. Skok, spacja, shift, to jest ten przewrót. Co tutaj jeszcze? Akcje. Interakcja E, walka wręcz F. Instynkt przetrwania Q. No niech wam będzie. No dobra, idziemy, Laruś. Widzę, że na razie... Jakbyś była na fazie lekkiej, no ale nie ma co się dziwić. Kobieta już w wodzie była. Nie. Upsi. Co to za miejsce? Ja już bym chciał exploring, no ale... Co się z tobą stało? Tutaj cicho się... Pochodnia. Wiesz, Lara. Muszę być ciszej. Podpalaj, o. No troszkę zbagowałem się w tym miejscu, no ale... O nie. Słyszałem. Aha, już wiem co. Zapalamy. I co ja chciałem tu zrobić? Ja chciałem rzucić to chyba. Naciśnij, aha, ja tu muszę być. O co chodziło? Aha, tutaj. A w ten sposób. Ja liczyłem, że ona może rzucić pochodnią. Ale no dobra. Coś się stanie? Wybuchnie? Wybuchnie. I wchodzimy, Lara. Tu już nie ma co, nie ma zmiłuj. A ty ścierwo cholerne. No tak, ty chcesz mojej Larze pomóc? Nie pomożesz jej. Ona to już dorosła kobieta jest, to wiesz, no. Nie za bardzo. Może delikatnie, o. Kurde. Lara to jest gość. No ale dobra. Lecimy, zobaczmy co tu się będzie działo. Znajdź wyjście, oho, zaczyna się. Wskaźniki celów. Muszę się jakoś wydostać. Aha, tam musimy iść. No dobra, no to skocz tu. Nie skoczy tu? Więcej ognia. Bogu dzięki. No ale co mi to da? To mi nic tutaj nie da. Ja muszę to jakoś... Aha. Co to za maszyneria? Kurde, już zagadki.
Jak ja zagadek nienawidzę. No i co to mi dało? Nie za dużo mi to dało. Aha, mogę teraz tu wejść. Na razie Lara nie może i tak biegać, więc... Aha. F. Co jest? Nie mogę? No czemu? Jeszcze raz spróbuj. Coś tu nie gra. Schodzimy na dół. Aha. Pokaż mi, co ja tu mogę zrobić. Aha, ja to muszę podpalić jeszcze, patrz. I teraz coś. To się spali i co to dało? Ja nie wiem tak naprawdę. Tam coś jest? Nie, tam nic nie ma. To nic nie da tutaj. Kurde, jestem głupi już. Już się zaczynają problemy. Właśnie czy... Aha, może ja muszę z tamtej strony jakoś tam wejść. No nie wiem, właśnie się tak zastanawiam. Czy ja czegoś nie zdupiłem? To mi zgasi i tak pochodnie, więc ja tutaj... No jest, ale jakoś... Jakoś musimy coś tu zrobić, żeby... Właśnie, ja nie wiem, czy tego właśnie nie zdupiłem. Ale tu jeszcze coś jest, a tego nie zauważyłem, widzisz? I już jesteśmy... I już jesteśmy... w niebie. O, proszę. O, proszę. O to chyba chodziło właśnie. Tutaj. No i dobra, teraz zepchniemy to, jak nie będzie deszcz padał. I... będzie boom. Jak to się w wodzie utrzymało, to ja jestem ciekaw. Wielkie boom, Lara. Muszę się stąd wydostać. No, płyń. Płyń, Larów. Nie wiem, jak jest tu speed. Ale na razie idziemy do przodu, byle do przodu. O. Teraz zaś się zamknie te pewnie to tu. Nie, lecimy w dół. Okej. Okej. O jest. Dobra, żyjemy. Lara, spokojnie. Ja wiem, że ty bardzo byś chciała już być w domu, no ale... To tak nie działa. Ty ścierwo, puszczaj mnie, ty. I pierwszy zgon. Hello! Nie zauważyłem tego. Oj, będzie, to będzie śmieszna seria, na pewno. Jeszcze raz, Laruch. Biegniemy i tu cię złapię. Puszczaj, granio! Tej, no co jest? Klikłem. Chyba, że to nie to. Dobra, jeszcze raz. Laruch, pokaż mi jeszcze raz te przypisanie klawiszy. I akcje. F, no Jezu, a to zdupiłem. Ja pomyliłem z tą ręką to. Okej, do trzech razy sztuka się mówi, Laruch. Puszczaj granio! Bum! I dupa. To na tyle ci, na tyle mi pomogłeś. Dobra.
Lara... Nie, znowu... Dobra, żyjemy. Dobra... Idziemy, idziemy. Lara, ty dasz radę. Dobra, idziemy. Fajna kamera, bardzo mi się podoba. Tup. Idziemy, Lara, idziemy do przodu. Chyba wyszliśmy. No, Laruś. Na chwilę cisza i spokój. I spokojna muzyka. Lara cała we krwi. Czy czymkolwiek innym. Może tak skoczymy teraz do tego oceanu, co? I niech nas poniesie coś. Oj, Lara. Taka młoda, a już. Tomb Raider i 300 PD. Coś mam zrobić, czy? Aha, mam iść. Spoko, no tak... Nie szczaiłem w pierwszym momencie. Ale dobra, mamy iść, to idziemy. Jeszcze trochę nam tutaj zostało czasu w tym odcinku. No, Lara jest w kiepskim stanie, to trzeba powiedzieć. Szalupa! Gdzie oni są? Pewnie poszli w głąb lądu. No, na pewno. A co innego? Mamy 5 minut jeszcze, chyba. Więc dobra, idźmy. Aha, tutaj to robimy to tak. To są takie uniki jakby. Oj, ja bym miał cykora, ale... Może bym przeszedł, może. Spokojnie. Bez nerwów. Dobra, idźmy. Nie, spokojnie. 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 To się zawsze kończy tak samo. A myślałem, że pierwszy raz grę oszukam. Zawsze myślałem, że to ja robię błędy w tym chodzeniu. A tu proszę. W porządku. No, Lara. My się nie oglądajmy za siebie. Bo czas nas goni. No ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Sięgaj, sięgaj, Lara. Się kurde skoczyna zrobiła normalnie. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Oho. Ale to wygląda, Lara, na niestabilny. Ja bym tamtędy nie poszedł, ale chyba nie mamy wyjścia. Bo jedynie co to nas prowadzi w dół rzeki, coś. Dam radę. Wiem, że dasz radę, ale ja się boję, że ta konstrukcja może nie wytrzymać. Boże. I ja chyba dobrze przeczuwam, bo ona się rozsypuje. Dobra, wchodzimy. Powoli, Lara. O Boże. Dobra, złapaliśmy się. Dobra, już niedaleko. Ale ona się pobija, Jezu. Ona ma... Jeszcze na nią spadnie, nie. Nie spadło. Jezu. Lara. Kuchana, co ty wyprawiasz? Dobra, tu niczego nie ma na razie. Ja już bym chciał exploring, a tu tutaj niestety tak nie działa to. Spokojnie trzymaj się tej sterty kamieni. No i dobra. Drapywanie się. No i dobra. Rzeczy same. Juhu. No, coś znajdziemy, może w końcu coś ciekawego? No tak, krzycz! Na pewno cię usłyszy. Kamera. Przydatna rzecz. Nie wiem, co to jest. O, krótkofalówka. Siam!
Czy ktoś mnie słyszy? Muszę ich znaleźć. Ale może byś tak przeszukała najpierw wszystko, a nie... Aj, tam bieda. Dlaczego to się zawsze dzieje, Larze? Nawet nie miałem komunikatu, żeby się złapać, a już ściskałem. Ojeju. Co tu teraz ja mam zrobić? Czy ja słyszę wilki? Nie. Mój Nemezis powraca z Gotika. Dobra. Lara. Bez nerwów. To tylko wilki, pamiętaj. Możesz rozpalić ogień. One opuszczone, ale nie mamy drzewa. Nie pij tej wody. Tak, zimno ci. Powinna się ogrzać najpierw. Może się wyprawa w topless normalnie tutaj na... A, widzę, że zabieg, kurde. Odpowiedzcie, proszę. Głucha cisza. Dobra, bo to już czas odcinka minął, kurde nam, a ja tu dalej nagrywam, no. No i... O, drzewo zebrała sama. Myślałem, że będziemy zbierać sami. Tam, Lara, dlaczego to zrobiłaś? Byłoby ciekawiej. I patrz, akurat jedna zapałka, no. I nie powinno się jej udać, ale zobacz, jakie, kurde, jakie zapałki, gigant. O, żeby to tak zawsze działało, jak się rozpala ognisko, nie? No i co, Lara? Trzeszczenie ino. Będziesz musiała coś upolować w końcu. O, czyżby coś nagrywała? A oto i mająca wkrótce osiągnąć światową sławę archeolog Lara Croft w swoim środowisku naturalnym. Jest właśnie w trakcie poszukiwań zaginionego królestwa Yamatai, ojczyzny wspaniałej chimiko mitycznej słonecznej królowej, do której potomków rzecz jasna należy. Sam, to poważna sprawa. Przecież wiem, skarbie. Chciałam tylko nieco rozluźnić atmosferę. Wszyscy są tacy spięci. Czym ty się martwisz? Jestem na dobrym tropie. Czuję to. Nie wiem tylko, czy inni mnie posłuchają. I czy w ogóle powinni. Laro, nikt nie zna się na tym lepiej niż ty. Poważnie, nie mówię tak tylko po to, żeby cię pocieszyć. Ufam ci. Roth ci ufa. Poradzisz sobie. A teraz zróbmy sobie przerwę, dobrze? Ja idę się napić. No dobrze, dobrze. I sam. Dzięki. Ona nie zawsze jest taka poważna, wiecie? O, biba będzie. Jak możesz sugerować, że nie biorę tej wyprawy na poważnie, Laro? Nie tylko rodzina Sam nas finansuje. Ja też włożyłem w to swoje oszczędności. Wszyscy mamy w tym jakiś udział. Ale pieniądze kiedyś się skończą, Whitman. Właśnie dlatego powinniśmy płynąć na wschód, nie na zachód. Nikt nie wierzy, że Yamatai... Nikt nie wierzy, że Yamatai leży tak daleko na wschodzie. Książki nie zgadzają się z tą teorią. Ten, kto je pisał, nigdy nie odnalazł Yamatai. Rozmawiałam już o tym z Rotem. Doktorze Whitman, nie ma sensu powtarzać błędów innych osób. Nie zamierzam kłaść na szali własnej reputacji z powodu twojego przeczucia. To ja tu jestem głównym archeologiem. A kiedy ostatni raz był pan w terenie bez ekipy telewizyjnej? Mam 30 lat doświadczenia i 2 doktoraty. Jeden z historii wschodniej Azji. Niech pan się zajmie swoją łódką, panie Green. Okrętem. To jest okręt, pani Whitman. Nie trzeba doktoratu, żeby to wiedzieć. Słuchajcie, jeżeli popłyniemy na wschód, trafimy prosto do Smoczego Trójkąta. Dokładnie tam, gdzie powinniśmy. Laro, moja ptaszyno. Pójdę za tobą wszędzie, ale to miejsce ma złą energię. Raczej szalone sztormy. Przy nim trójkąt bermudzki wygląda jak Disneyland. Ja w to wchodzę. Z opowieści o królowej Himiko wynika, że potrafiła wywoływać burze. W mitach zazwyczaj tkwi jakieś ziarno prawdy. Co jeśli Yamatai leży właśnie gdzieś w środku tego trójkąta? Spójrzcie, to zdjęcie satelitarne Smoczego Trójkąta.
Nie wyglądają zachęcająco. Dopóki jest tam mokro, mogę płynąć. Nie, no nie mówcie, że poważnie... Dosyć! Reyes ma rację. Nie mamy pieniędzy do zmarnowania. Teraz albo nigdy. Lara zaoferowała nowe pomysły i plan. Ja tu jestem kapitanem, więc decyzja należy do mnie. Płyniemy do Smoczego Trójkąta. Po co ja tu jestem? No tak, Lara. Poczucie winy. I co teraz? Nie mogę tak tu siedzieć. Muszę znaleźć coś do jedzenia. No ale to tego się dowiemy w kolejnym odcinku. Jakie losy czekają Larę? Oraz czy odnajdziemy jej przyjaciół. Ja w tym momencie dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie. No i hej!